się cieszę. Że co? No, że jedziemy na tę Białoruś, jak fajnie, że Glot wszystko załatwił. No, ciężko by było bez niego, przecież my jeszcze nigdzie nie jeździliśmy dalej niż do Kielczech. Do Kielec się mówi, a ja się cieszę strasznie. A na pewno wszystko załatwione? No tak, Klot już zarezerwował bilety na autobus, a ekwipunek też zadba, co trzeba wziąć. On zna Białoruś jak własną kieszeń. Grał w Inetu w przedstawieniu kiedyś w szkole i strasznie był taki, no, wszystko wiedział, jak się tropi, jak się rozpala ogień i tak dalej. Klot jest wieloletnim drużynowym, jeździł na obozy takie z tym, no, survivalem i będziemy z nim bezpieczni na pewno. No, dobra, już się tak nie zapowietrzaj. Mam nadzieję, że się nie wycofa, chociaż wydaje mi się, że to solidny człowiek i można na nim polegać. Misiu, dał słowo harcerza, wyprawa jest już zorganizowana. Czekam tylko na maila o szczegółach. Tylko żeby ci nic nie wypadło, bo się Klot obrazi. O, napisał. O, czytaj. Czekaj, bo to szyfrem od tyłu. Wyruszamy punkt 5-4 z Podchówca szybkim marszem na dworzec PKS. Jedyne co nam pozostało, to podzielić się ekwipunkiem. Wy musicie wziąć kocioł żeliwny wielki, łańcuchy 4 razy po 5 metrów i pręty stalowe 2-metrowe. Na wypadek, gdyby zaopatrzenie na miejscu było niewystarczające, weźmiecie 10 kilo kartofli niemytych i 120 konserw w puszkach. Przyda się też młot do wbijania kołków pod namiot. Ja wezmę broń, kilof, łopatę oraz drut kolczasty. Widzimy się za tydzień. Czuwaj, Klot. Misiu? Harcerze się nie obrażają, prawda?